Hej moi drodzy, z tej strony Shiro i kontynuujemy w 14 odcinku naszego Reinet King League of Legends. Dobra, mieliśmy teraz chyba to tyle zrobić, więc tu już jest przełożone. Tu nas jeszcze nie było, ej. A nie, czemu mnie tu nie było? A, bo to było zamknięte, dlatego mnie tu nie było. Tu ostatnio mieliśmy walkę, więc myślę, że już w tej chwili możemy śmiało przejść na czystym korytarzu. Powracaliśmy stąd, z tego co pamiętam. I tu było coś do przestawienia. Tylko co? To było to. Tylko tu jest zepsute. Może się tak gdzieś inaczej to przestawić. W ten sposób? Nie? Co to było? To było wyjście całkowite? Tak, to było chyba całkowite wyjście. No to nic, nie zostaje nam nic innego, jak tylko ten promień światła przekierować tam. Ale coś mi tu śmierdzi. Myślę, że można zrobić tu coś jeszcze. To jest pułapka, na nią nie chcemy wchodzić. Też to jest głupie, bo mogliśmy równie dobrze tutaj to przełożyć. A nie, dobra, bo tu teraz przejdzie tędy. I mamy światełko tutaj. Nie chcę jeszcze wkładać tego. Tu soczewka przelatuje. Coś chyba uruchomiliśmy. Tylko nie wiem, co uruchomiliśmy. Dobra, przeniesiemy to na północ. A nie, bo tu nic nie ma. Co to się uruchomiło? To z powrotem na południe. Coś się uruchomiło. Co to, koniec zagadki? Taki szybki koniec, naprawdę? A, tu przejście się uruchomiło. Znów ten żółw cholerny. 1025 HP. Oj, aura lenistwa. Chyba musiały być te... Dodaję obrażenia wszystkim bohaterom i zmniejsza ich szybkość 5% co tury. Aura zostaje usunięta, gdy postać zostanie trafiona atakiem z alei mocy lub alei szybkości. Dobra, to ja bym tak, walnął tu aleję szybkości. Trochę go odepchnął. Ale on i tak zatkuje pierwszy. No dobra, ale to walnie w Brauma. Sobie nie aury. No, mamy mniejszą tą prędkość, żeby nie patrzeć. O Jezu. Ale to boli. Czy my na tą aurę wejdziemy wtedy? Chyba tak. Dobra, to walniemy go z alei szybkości znów. Jest kluczowe. A jednak nie wpadło. A, szkoda. I znów obronka. Teraz masło atakuje. O, naprawdę oberwał mocno. Chyba jeszcze użyję aury leczenia. O 25. Dobra. Nie jesteście gotowi. I znów Braum. Się bronimy. Standardowo. No i zaraz masełko poleci z ultem. Leć masło. To, że go zabijesz, nie wierzę, ale... trochę chyba tam zadasz. O kurde! Ale żeś mnie zaskoczył. Ale mnie zaskoczył. Ale mnie zaskoczyłeś. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Nie no, jest moc. Jest moc. Ewidentnie jest moc. Pinka protektora, strzępki grubej skóry, zielona esencja, dobra.
Nawet te łupy, nie powiem. Tylko co, no tutaj już jest basta? Tędy nie przejdziemy. Ale tu jest jakieś zejście obok. Były schody, tylko tak, przenieśliśmy teraz z północy na południe tą naszą wodę. I wychodzi, że tu było jakieś przejście. Dobra. Ej, no tu nie ma przejścia, naprawdę? Nie róbcie sobie jej. To gdzie my mamy teraz przejść? Nie było nic. Był tylko ten pseudo-boss. Trochę nie rozumiem, co tu się odwala. Hej, ale wiecie co, nie, jeszcze raz, na północ i przejdziemy jeszcze raz tamtędy, bo mieliśmy teraz ją na południu. Może teraz ta woda jakoś się obniżyła i da się przejść. A jeżeli nie, to przejdziemy się jeszcze po lewej stronie i zobaczymy, czy przypadkiem tam nie ma czegoś otwartego. Woda się obniżyła? Nie obniżyła się, czyli to nie ma żadnego znaczenia, no ale tu jest jakieś przejście. Tu jest jakieś przejście, tylko czy tu jest jakiś braum, który może coś walnąć? Chyba nie. Ale, wiecie co? Mam jeszcze jeden pomysł. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj, na południu, gdzie patrzyliśmy, nie ma właśnie jakiegoś przejścia, tylko braum po prostu tego nie uderzył. Ale chyba nie. Chyba za dużo liczę od tej gry. Za dużo liczyłem. Dobra, przejdziemy jeszcze po tej stronie, zobaczmy na szybko. Odkładamy zaraz tabliczkę. Tak tylko spojrzeć, że czy nie jest przypadkiem teraz tamta brama otwarta. I co tutaj jest? Czemu tutaj jest ten ring pseudo? Chyba źle poszedłem, prawda? Dobrze poszedłem? Źle poszedłem. Aja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 j
To było chyba gdzieś tu, prawda? Czy to teraz jest otwarte? Nie. Nie jest otwarte. Dobra, idziemy tą tabliczkę włożyć, no bo jeszcze tu nam brakuje. A ty gagatku! Mam cię. No co? No, i tak ma być. Brama się otwiera. Mam cię zagadeczko, mam cię zagadeczko. Otworzyliśmy tą piekielną bramę. Czyli po prostu to był wstęp do sekretów, nic więcej. Dobra, zaraz jak widzimy stąd, to tu przełożymy. Tak jak było. Pewnie kolejna walka, co? Wszystko jakbyś kaplara, średnik z blasku, skóra. No, te nagrody to takie... takie, no powiedziałbym 2 na 10. Dobra, tu było, tu było. Czyli tak, tu już to zrobiliśmy, ale jeszcze ciekawi mnie to wejście tutaj. Żaden człowiek, no ale poro może się przyciśnie. Czemu nie chcesz poro tutaj włożyć? Poro by dał radę. Au! To nie było uprzejme. Dobra, wkładamy tą tablicę. Tak w ogóle mamy już chyba ponad 25% gry za sobą, więc... Dobra, włóż kamień słoneczny. Z oku oczekuje działanie ze strony Iloi. Wciśnij skompletowany dysk. No dobra, miło. Ale co dalej? Czemu tam nie odnaleźliśmy tego sekreta? Przepraszam bardzo.
Wiecie, ja bym bez problemu szukał jeszcze, ale wiecie co, mamy rozmowę. Rozpocznij rozmowę. Nie chcę, ciepły wietrzyk. Kraken i byk. Ej, nie rozumiem. Coś zrobiłem. No. No przecież... No. Cieszysz się letnią bryzą? W zasadzie Braumowi brakuje mrozów Reliordu. Mrozu? Jak może ci go brakować? Ej, ale my to już oglądaliśmy. Reliord to nieprzyjazna kraina, ale wola przetrwania łączy jej mieszkańców. A Buru? Matka jej... No to już oglądaliśmy, dobra. Tak, podążaj za głosem brzucha Brauma. Ale czemu Yasuo nie uczestniczy w rozmowie? Nie wiem, dobra. Coś tu się pokićkało. Nie będę wam was tym zanudzał, bo to nie ma sensu, a tracimy tylko czas, który możemy spędzić w tej historii. Mówcy Nagi 6-6. Jal, wiem, że miałem zginąć. Widziałem fiolkę w twojej torbie. Pachniała kwasem. Otrucie mnie byłoby tchórzostwem, ale wybaczam ci tę słabość. Na zewnątrz wyje wiatr. Widzę na brzegu mgłę. Razem będziemy walczyć przeciw Harrowing, a o poranku, gdy Illaoi odniesie zwycięstwo, przeprosimy się i znów stajemy się sobie bliscy. Powrót do przyjaźni to nie stagnacja. Będziemy druhami, ale nie zapomniemy o tym, co się stało. Zmienimy się. Powiesz też, że Illaoi o swoim planie oraz Nadze... Przepraszam, oraz Nadze. Wszystko stanie się jasne. Twe słabości zostaną poddane próbie, a ty przeprosisz kapłankę... Kama bla 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 bla. Nie mogłem przyjąć twojego noża i nie chcę sobie wyobrażać, co chciałeś jej uczynić. Ale ona by cię pokonała. Wiem to. Bogini nieraz już pokazała swą potęgę. Vaesus. Czyli mieli jakieś problemy między sobą. Jak śmiecie wchodzić do mej świątyni? Ta świątynia należy wyłącznie do Matki Węży. Odejdź, lub wypędzimy cię siłą. Ha! Twoja bogini porzuciła to miejsce. Trzeba było pójść w jej ślady, a za twoją bezczelność czekają cię potworne męki. Ups. Chyba nie przemyślałem swojej decyzji. Ile? 200. O matko bosko. Przyjrzyj się wrogom. Potężni bossowie często mają bardziej skomplikowaną mechanikę. Pamiętaj, aby sprawdzać opisy wzmocnień i używać trybu inspekcji, aby pomóc sobie w opracowaniu strategii przeciwko trudnym wrogom. No dobra, skoro nam radzicie, to tak. Wzmocnienia, odrodzona bogini, niewrażliwość na osłabienia i większość obrażeń. Można ją zranić jedynie spaczoną wiarą jej fanatyków. Zwiększa szybkość o 30%. Odporność na ogłuszenia, niewrażliwość na ogłuszenia. Dobra, umiejętności bojowe, przyjęcie ofiary. Poświęca swoje sługi i czerpie moc za każdy ładunek umocniającej wiary znajdujący się na jej sługach. Dodaje duże obrażenia. I mamy mglistego fanatyka, który ma w sumie te same perki. Jest z nimi ostatnia modlitwa. Po zabiciu przez bohatera wszystkie ładunki osłabienia zostają zmienione w spaczoną wiarę i ranią fałszywą boginię, zadając jej nieuchronne obrażenia w wysokości 4% maksymalnego zdrowia za każdy ładunek. Aha. Ale dobra. Aha, nakłada na siebie dwa ładunki umacniającej wiary. Jeśli spożyje, to fałszywa bogini otrzyma wielką moc. Wszystko pięknie, ładnie, tylko... My musimy ich osłabiać? Mamy jakiekolwiek osłabienia? Czy mamy jakieś osłabienia? Ej, czy mamy jakieś osłabienia do tej cholery? Chyba nie. Nie mamy. No dobra. Zobaczymy w praktyce, jak to się będzie działo.
dobra, tamcik. To będzie ciężka rozgrywka, coś mi się wydaje. Ciekawe, czy my to w ogóle wygramy. Osłabienia, osłabienia. Jakie mamy tutaj te osłabienia? Nie mamy żadnych osłabień znów. Moc należy do najsilniejszych. Mamy jedyne osłabienia to chyba w broniach. Zobaczymy jak to działa. Mocniejące wiara razy 2. I również. No teraz spożyję, prawda? Zwiększenie ataku. Jezu, Jezu, jak ty masz mało zdrowia? Oh shit. Dobra, zobaczmy jak to działa. Ej, jej to nic nie zabiera. Jej to nic nie zabiera. No to mamy problem. Mamy wielki problem. Ewidentnie mamy problem. Dobra, spróbuję teraz zaatakować. Nie, no i to nic nie robiło. Może musimy dwóch zabić. Ale krytyki nam siadają? Nie zrespiło go. Nie, no jej się nic nie dzieje. O, fuck. Dobra, robi się naprawdę niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. To by było z miejsca. Pytanie. Ja uleczę tego Yasuo, bo on naprawdę jest w stanie radykalnego zwątpienia. Broń się. Nie mamy osłabień, kurde. Dobra, ja i znów ma, tylko tak. Który teraz będzie atakował? A nie. Dobra, super umiejka. Zobaczmy, bo nie wiem co ja w sumie robię. O, nie da się tego zrobić, niestety. Zabiliśmy tego, no dobra, ale czy on dostanie jakieś DPS-y? Nie dostaje DPS-ów, kurde. Nie dostaje DPS-ów. Ale my nie mamy żadnych osłabień. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli jakieś osłabienia. Och. Dobra, ona go wskrzesi teraz. Nie wskrzesiła go. No i co my możemy zrobić? Wezmę was na rogi! Za 5 tylko. No nie no, będziemy głód, nie wiadomo ile. A nie, możemy głód teraz. I co jest? Jezu, jaki ty jesteś głupi. Ale ty jesteś chłopiec głupi. Ona jest niewrażliwość na większość obrażeń, a nie na wszystkie. No musi wskrzeszać tych swoich bebzików. Teraz urmy mnie czczał. Do 5, no kurde. 15 punktów DPS. Nie, no tak to się nie będziemy bawić. A jaka w ogóle jest aleja? Na krytyki. To nam się nie opłaca. Uuu, to może być długa walka. To może być ewidentnie długa walka. 84, dobra. Tego Brauma może wychilujmy, co?
I to z Alei Mocy. Moc należy do najsilniejszych. Niemal tak dobre jak... Próbujemy ultem ją walnąć. Zobaczmy. Trzeba było uciekać. Ile jej DPS-y wpadnie? No szału i rewelacji to nie ma. Tylko tak, wszystko pięknie, ładnie, może mam coś w potionach. Usuwa dwa osłabienia, usuwa jedno osłabienie. Nie, to są same defensywne mikstury. No w tamcik. Będziemy się tak tłuc i tłuc i tłuc i tłuc i tłuc. Nie, to nie ma sensu. To jest 7. Chyba 8 obrażeń. Nie zauważyłem, ile mam tego życia. Coś musimy zrobić tutaj z tym wszystkim. Tylko jak to zrobić? Zadające dodatkowe obrażenia nieuchronne. Może to jest tutaj ten kopuł. No dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, jak to się będzie imać. Wkrótce poczujesz mą moc. Kolejna umocniająca wiara. Ej, te maski dobrą robotę robią. I wiecie co? Będziemy cały czas napierdzielać tymi maskami. Bo to jest szansa na kolejne maski. Nie, to jest 16. Gucio to dało. Zjawił się wąż. Dobra, uwalnij ten raz, żeby... Żeby troszkę sobie tej, tego przeładowania zyskać. Boli, to boli, naprawdę boli. No i znów ult leci na... Zmierz się z nawałnicą! ...bogini. Jednak to jest 45 obrażeń. Teraz, nie wiem czemu. Dobrze, że jedyne takie, jakie oni mają, to są te medytacje. Nic więcej. Po zabiciu przez bohatera wszystkie ładunki osłabienia zostają zmienione w spaczoną wiarę i ranią fałszywą boginię, zdając jej nieuchronne obrażenia w wysokości 4% maksymalnego zdrowia za każdy ładunek. Trzeba wielką moc, kurde. No ale to nie są osłabienia, to są wzmocnienia w tej chwili. A nie, tu są osłabienia, wstrząs, przecież no tak! Przecież Braum ma osoby nie wstrząs. Ale chujnia, matko boska, przecież ja... Dobra, Braum, liczę na ciebie, naprawdę na ciebie liczę, stary. Więcej, więcej! Koncady 4. Trzeba ją dobić. 78. Kurde, ona teraz będzie atakować. Ona sobie weźmie te ładunki. I tak to nam nic nie da. Nie, musimy Brauma leczyć. Musimy leczyć Brauma, bo on już ma mało HP. Nie!
I teraz zabijamy tego nicponia. Dobrze, tak to musimy rozgrywać. Dobra, zrozumiałem. Długo mi to zajęło, ale zrozumiałem. Zrozumiałem. Cieplutko na sercu. Dobra, resp sobie ich resp. O, Braum, niestety muszę znów zrobić tamta. Ale tylko dlatego, żebyśmy tylko ciebie leczyli. Teraz tak, ona będzie ten ładunek próbowała sobie zerwać, więc bijemy tego. Stąd tylko. Szkoda, że to nie pokazuje, że to jest ten wstrząs. A tu pokazuje, że jest wstrząs. Ale to powinno być na dole gdzieś. Wełnica. Nie, dobra, będziemy go po prostu tłuc. Skupiać się na jednym, atakować Braumem. Oni i tak nic nie robią. 8 ładunków, może by go dobić jednak. Może by go dobić, co? Dobra, wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Braum teraz zaatakuje. Walnie stack obrażeń i wstrząsu. Krwawienie jeszcze padło, super. Razy 3. Jest to do wygrania. To nam tutaj spadło. I musimy go tłuc. Dobra, spoko. Braum dostaje, ale to nie jest problem. To nie jest jakiś większy problem. Teraz mu się taunt skończy. Więc ja bym zrobił to w ten sposób. I bronimy się w tej chwili. Ile oi leczysz? Trochę ci tej many spadnie. Ale trudno. Jest super umiejka, więc będę miał. My gramy na easy. Grunt to było zrozumieć, jaki my mamy debuff na nich. Już wiemy, że Braum przecież nakłada te wstrząsy. Zapomniałem całkowicie o tym. Nie pomyślałem, że Braum ma te wstrząsy. Bo wiecie, jak atakowaliśmy, to nie było nic tutaj widać, więc... Ruch i super. Powraca. Braum full HP. Zawsze wskazujesz mi drogę. Boję się trochę tego masła. I tak, leci pierwszy wstrząs. Krwawienie i wstrząs. O, i tak jak na przykład krwawienie, mamy pokazane tutaj. Wstrząs jest napisany tutaj, czy pokazany. Jeszcze krytyk. Pięknie, razy 4. Braum, wyluzuj, wyleczymy cię. I teraz tak, natychmiastowe na tego. Wstrząs, szkoda, że krwawienie nie wpadło. Natychmiastowe, walimy fanatyka. I też wstrząs wpadł. 68, kurde. Ale ja... Może Brauma jednak uleczmy, co? Za 200 byłoby lepiej. Dobra, za 200, trudno, miniemy sobie tą leję. Robi go nie zjedz. Dobra, są tego taunta. Walgo na pyrkę, 53. Wstrząs razy 2, 6 ładunków wstrząsów, pięknie, to będzie chyba koniec. 18. I Ilaoi, kończ to cholerstwo. Sławi ustępują siły. Sayonara i do przodu. I pyk, krytyk jeszcze 29. I wygraliśmy to.
Ale powiem wam, że to było świetne. Świetne, jak się już wie mniej więcej, co było nie tak. Dobra, co my dropnęliśmy? Wyszczerbiona mosiężna korona. Piękna korona noszona niegdyś przez Xaltala. Fałszywą boginię. Xatal? Xatal, przepraszam. Można ją sprzedać pewnym podejrzanym typom za 6 czarnych koron. O, świetnie. Co inny rynograf... Ryngraf, przepraszam, z żelaza zapewniający ochronę. To pewnie dla Brauma coś będzie. Jak tam pedeki nasze? No ładnie poleciały do góry. Kapłanko, przynosisz chwałę swym ludziom. Twoja obecność mnie onieśmiela, Bernatko. Powiedz, co tutaj zaszło? Xatal, fałszywa kapłanka, skaziła tę świątynię. Jej upadek oczyścił nasze umysły. Jednak to nie ona zakłóciła nasz sen. Zakłócił go mężczyzna. Spójrz, by go ujrzeć. Gangplank! Znał zwyczaje buru. Zabrał serce tej świątyni. Gangplank? Po co miałby okradać świątynię? Gdy wdarto się do świątyni, nasze duchy się zebrały. Fałszywa kapłanka wykorzystała okazję i chaos, by przyciągnąć wielu na swą stronę. Spoczywaj, pramatko. Dobrze. Dzięki tobie powrócimy do serca matki węży. Lecz posłuchaj mego ostrzeżenia. Zbliża się wielkie harrowing. Zawierz sprawy matce węży. Tylko ona pokona mgłę. Kimże jestem? Gangplank. Był moim przyjacielem. Królem łupieżców Bilgewater. Sara Fortune walczyła z nim o władzę nad miastem. Sądziła, że nie żyje. Nie sądziłam, że go tu spotka. A jeśli sprowadził czarną mgłę z powrotem do Szarej Zatoki, sprzymierzył się z Wyspami Cienia, mogą nas czekać mroczne dni. Wydaje mi się, że Wyspy Cienia to nasz wspólny cel. Co robimy dalej? Idź przodem. Ja muszę się tu pomodlić. Bogini, jak to możliwe? Dlaczego Gangplank to zrobił? Zwiastunko prawdy. Twój niepokój odciąga mnie od domu Matki Węży. Dlaczego walczysz? Obawiam się, że sprowadziłam wielki mrok na Bilgewater. Gangplank. Dlaczego on cię aż tak przeraża? Niegdyś go kochałam. Żył pośród mego ludu, poznał nasz sposób życia. To było wiele lat temu. Lecz kiedy widziałam, jak jego okręt płonie, jednak poczułam ból. Znaleźli go buru, był ledwie żywy. Przyprowadzili go do mnie. Błagał buru o pomoc w odbiciu Bilgewater. Ale moja bogini uważa, że śmiertelnicy muszą walczyć o spełnienie swych pragnień. Był tylko smutną namiastką człowieka, którego kiedyś znałam. Zrozpaczony. Słaby. Poddałam go próbie, sądząc, że nie podoła. Jednak wola matki węży nie zawsze jest jasna. Bogini uznała go za godnego. Musiała dostrzec w nim coś, czego ja nie zdołałam. Dałam mu to, czego chciał i odprawiłam, żeby gnał za swym przeznaczeniem.
No to jest Klops. Jesteś zwiastunką prawdy. Prowadzi cię matka węży. Nie zbaczaj ze swej drogi, a wszystko będzie dobrze. Sara musi wiedzieć, że Gangplank żyje. Lecz jeśli w Bilgewater ma panować pokój, ona nie może znać całej prawdy. Jeszcze nie. Obym dokonywała właściwego wyboru. Dobra, moi drodzy. Ale tutaj kończymy. I widzimy się już w następnym odcineczku. Dzisiaj myślę, że trochę słabo posunęliśmy się do przodu. W sumie była fajna walka. No i lecimy dalej. Tak więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.